Tak Marlenka chodzi i zbiera szarki, komośniki na plantacji buraka cukrowego. Siema widzowie. Tak wiało na polu, że musieliśmy dograć głos w domu, bo nie byłoby nas słychać. Marlenka zbiera szarki i komośniki na polu. Leżą sobie teraz, opalają szarki, do góry brzuchami najedzone. Marlenka już nazbierała całą rękę, które tutaj chcą jej uciec. Chcemy pokazać, jaki mamy tutaj poważny problem z tym szkodnikiem. Jest on bardzo tutaj miejscowy, tylko na wschodzie Polski. Mieszkamy niedaleko od granicy z Ukrainą, także to chyba przyszło od nas z Ukrainy, jak się mówiło 3 lata temu, bo jest to już u nas na naszych plantacjach 3 rok z rzędu. Tutaj mamy kilka problemów na plantacji. Pierwszy to był susza, brak wilgoci. Mamy tutaj brakujące wschody, dopiero teraz druga tura wschodzi po deszczach. Drugi problem, którego tutaj staramy się pilnować, jest to szarek komośnik. Dzisiaj jest największe nasilenie, 27 stopni ciepła, także bardzo gorąco, tylko wieje, trochę mu to utrudnia. Tak dla daty to jest 11 maja, także wiecie, jaki to jest okres. Do tej pory tutaj, gdy lustrowaliśmy plantację, znajdowaliśmy tylko po jednym szkodniku, ale mimo to ta plantacja 3-hektarowa jest, każdy burak na niej jest nadgryziony. Takich całkiem zjedzonych to się mało zdarza, ale no jednak to są szkody. Powinno być o tej porze już widać dokładnie rzędy, a na tej plantacji nie widać tego. No i aż nas serce tutaj ściska. No nie podjęliśmy jeszcze decyzji żadnej o przesianiu. Pilnujemy tego, jest nadzieja, bo buraki jeszcze wschodzą. No ale te małe, najmniejsze buraki mają teraz na trudniej, bo gdyby taka fala naszła szarka komośnika, to mogliby ją zniszczyć w ciągu dnia. Także trzeba przyjeżdżać codziennie i sprawdzać. Dzisiaj tutaj na środku pola nie widziałem szkodników. Głównie są na poprzeczce, także świadczy to o tym, że przychodzą z innych pól, gdzie były w roku ubiegłym plantacje buraka cukrowego. Tutaj właśnie zobaczcie, jak wygląda, a raczej nie wygląda, brak tego, tych rzędów na polu nie widać. No dzisiaj przy takiej temperaturze 27 stopni, mimo tego potężnego wiatru, one sobie spacerują, przychodzą tutaj z innych pól do nas. W tym roku tutaj jest taki popularny sposób, aby ocenić to, czy szarek jest na polu, czy nie. Są to pułapki feromonowe. U inspektorów dostępne są takie środki wabiące. Musimy wykonać jedynie taką pułapkę, zakopać ją równo z ziemią, wlać ten wabik, żeby szkodnik idący do tego zapachu wpadł i nie mógł wyjść z tej pułapki. Ale wiem już, gdy była temperatura około 10 stopni, te szkodniki się nie trafiały, nie były widoczne. Pojawiają się, gdy jest bardzo ciepło, gdy jest dużo słońca. One potrzebują energii, żeby się ruszyć. A te szkodniki są bardzo lekkie. Tutaj podmuch wiatru mógłby zabrać z ręki. W tamtym roku były dopuszczone 3 środki. W tym roku jest jakiś progres, 4 środki, ale to wcale nie pokazuje, że szarka maleje ilość, tylko raczej wzrasta, bo ten problem jest nasilony. Kolejne hektary idą pod przesianie, także każdy robi co może. Myślę, że ten problem się w czerwcu skończy, po prostu on wyjdzie, naje się i wróci do ziemi, aby złożyć jaja. Dobrym by było, żeby wszyscy jednego dnia i o jednej godzinie pryskali, ale no mamy to utrudnione, bo teraz
rzepa kwitnie i trzeba pamiętać o pszczołach, bo są to środki owadobójcze. No i w pobliżu rzepaku pamiętajcie, że to trzeba pryskać tak jak rzepa po oblocie pszczół. Także trzymajcie się, nie jest lekko, ale damy radę.